Moi drodzy, trzeci odcinek programu Taniec z Gwiazdami za nami. Na ten moment wasza przygoda z tańcem w tym programie się skończyła, ale sądząc po tym, jak pięknie pani rozkwitała w tym tańcu, no to mam nadzieję, że to nie jest koniec. Bardzo dziękuję za to, co pani mówi. Ja tak czasami na takie zdanie odpowiadam, żebym tylko nie przekwitła za szybko. Ale ten taniec mi się bardzo podoba i nie chciałabym z tym skończyć, bo uważam, że można dalej tańczyć, niekoniecznie przed taką ogromną widownią, tylko tak dla siebie. Tak wyczynowo. Tak. Myślę, że mogę sobie tak pozwolić na to, żeby tańczyć na własnych zasadach. O. Jakie emocje dzisiaj wam towarzyszyły w tym momencie, kiedy dowiedzieliście się, że no to już jest ostatni wasz odcinek? No jeszcze będzie finałowy, ale wiadomo, już nie bierzecie udziału w rywalizacji o kryształową kulę. Ja chyba się spodziewałam tego, ponieważ zobaczyłam fragment, tam była pomyłka i już byłam przygotowana na to, że prawdopodobnie odpadnę ja. Najróżniejsze emocje. No jest z jednej strony mi troszeczkę przykro, że to się tak szybko wszystko wydarzyło. No, ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć tak na świeżo. No jest mi na pewno przykro. Jutro rano się obudzimy i no, nie spotkamy się na sali tanecznej, a był to przez półtorej miesiąca dla nas rytuał i widywaliśmy się. O 9 rano. Tak. No właśnie, bo pani też wspomniała, że to był taki moment, kiedy przenosiła się pani trochę w taką inną rzeczywistość. Zapominała też o takich problemach. To teraz będzie jakaś inny sposób na to, aby właśnie coś innego ale robić? To było dosyć dużo czasu na to. I myślę, że wystarczy. Wystarczy. Myślę, to że był super czas i ja właśnie bardzo lubiłam ten czas na sali prób. Już o tym mówiłam wcześniej, że bardzo lubię te filmiki, które nagrywaliśmy z Kamilem w dresikach, w t-shirtach, niewystrojeni tak odświętnie. I bardzo sobie cenię ten czas i pamiątkę, te filmiki właśnie, ja naprawdę do nich wracam, bardzo lubię na nie patrzeć. Tam jest taki spokój i takie wszystko jest, takie jest doskonałe. W tych krokach wszystko jest wyliczone, jeżeli jest źle, to Kamil poprawia. Tańczymy jeszcze raz i to jest to, o co chodzi. Tak, a tutaj jest na żywo jest pęd. Tak. Ja sobie, jak pani mnie pyta o to, to ja sobie bardzo, bardzo zapamiętałam i cenię sobie ten czas na sali treningowej. To był bardzo dobry czas. Co pani dał udział w tym programie? Dał mi na pewno lepszą kondycję fizyczną. Ja teraz wbiegam na schody na drugie piętro i w ogóle nie jestem zdyszana, a kiedyś ledwo oddychałam, to na pewno. Może większą świadomość własnego ciała, postawy, ponieważ mam taki odruch, zdejmujesz marynarkę, to jest taki odruch ramiona do tyłu i wtedy jest postawa wyprostowana. Polecam wszystkim serdecznie, tego mnie Kamil nauczył i bardzo tego pilnował. I myślę, że mi to zostało, bardzo bym chciała, żeby to był nawyk, żeby to zostało. Bardzo dużo takich codziennych rzeczy, które nam się przydają w życiu, a których nie jesteśmy świadomi. A Kamil na tych zajęciach, pracując ze mną, wypracował parę nawyków, które myślę przejdą w codzienność. Tak. No dobrze, to już tak na zakończenie. Rozumiem, że nie było żadnych kontuzji podczas tych treningów. Nie, ja nie miałam kontuzji. Jakąś jedną taką fajną wywrotkę. Łokieć zdarty, ale to wszystko. To komu będziecie teraz kibicować? Ja będę kibicować wszystkim. No ja powiem, już raz powiedziałem, to powiem drugi raz, no moim takim faworytem jest Alex. Myślę, że może no, tutaj dobrze namieszać. Ma to coś w sobie. Ma to coś na parkiecie, a też jako dobry kumpel. Ja też bardzo Aleksa, bo my się poznaliśmy tak bliżej, tak, byliśmy. Tak. Ale tak samo lubiłam Adasia, który odpadł tydzień temu. Tak, jak się tak zastanawiam, to
To właściwie Krzysio, wspaniały jest Krzysiek, też świetnie tańczy. Roxy, no doskonała, no to co na dzisiaj powiem. Julka, no po prostu i jakbym miała nagle zdecydować się na kogoś, nie umiem. Tak, no mega naprawdę, ciekawe. Nie umiem. Mega ciekawe jest to, że taka trafiła nam się tutaj paczka. Tak, tak. Mega fajnych ludzi. I... Maciek musiał, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. No dobrze, to nie pozostaje nam nic innego, tylko poczekać do finału. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Wszystkim bardzo życzymy świetnej zabawy i tej kryształowej kuli. No tak. I do zobaczenia.